na Olimpowane. I pokazywał sztuki walki, wiesz, napinał się i schodził. Nie, że się rozbierał spodnie, ale on miał notowanie, bo no wiesz, on na początku nie miał, ja mu teraz załatwiłem na przykład tam za 200 zł kurskie, to dla niego było jakieś dobre pieniądze, wiesz. On nie miał przecież kasy niczego. Jak ja Jurlasa poznałem, to nie miał pojęcia o MMA, tylko trenował taekwondo. Że on nigdy parteru nie trenował wcześniej. Ale będzie miły. Jan Rzeszikowska, za chwilę do niebie. Magdalena Tuzyńska-Brauer. Bartek Kastrzykowski, Krzysztof Jeszczek, Agnieszka Sienkiewicz. Brawa dla Marka Pukowskiego, Mikołaja Krawczyka, Kamila Kuri. Brawa dla Pawła Delonga, Michała Czerneckiego, Elżbiety Jerosik, Adama Damonica i Anny Brud. Cudownie, moi drodzy, wspaniały jubileusz, setny odcinek za chwilę. To dla was, ponieważ posłał razie nam spadkowe wieczory. Mamy dla was 100 babeczek na setny odcinek serialu Miłego Wieczoru i Słodkiego dla was. Wielkie brawa jeszcze raz dla przyjaciół. Dziękuję wam bardzo. Moi drodzy, pani dyrektor wspominała, że mamy na antenie ogromny nowy show The Brain, genialny umysł. Czekaj, dobra, to jest program, który pokochali widzowie na całym świecie. Myślę, że szczególnie dlatego, że prezentowani tam ludzie o niezwykłych umiejętnościach, które przekraczają to, co było wcześniej pokazywane w telewizji. Zobaczcie. O, zobacz, chciałeś widzieć. No właśnie, chyba. Jak tam życie, to im buty poszło. Do tego programu przyleciał ze Stanów Zjednoczonych ekspert w dziedzinie badań nad mózgiem, pracownik naukowy Uniwersytetu. Kim nagraj? Czyli jednej z najlepszych uczelni badających mózg i pracę mózgu na świecie. Czarek Żak, no to moi drodzy, Karol Krawczyk z naszych podstawowskich miodowych lat, jak pani Nina wspomniała, potrafi powiedzieć prawie 800 stron tekstu, wyciąga po prostu co chce i od razu mówi, gra w 8 spektaklach teraz naraz. Mariusz Pudzianowski, daj się brawa dla Mariusza. Każdy swoim sukcesem udowadnia, że nie ma wygranej bez walki, bez połączenia ciężkich treningów i psychiki płynącą z niego motywacją. A to cudowna Anita Sokołowska, też brawa dla niej. 700 stron tekstu z 8 spektakli, w których gra w tym momencie, a program poprowadzi dziennikarz, komentator sportowy Jerzy Mielewski. Powitajcie go gorąco. Jerzy grał siatkówkę na pozycji rozgrywającego, a jak wiadomo, wszyscy mówią, że to zawsze jest mózg drużyny. Próbowałem grać. Jerzy, kochany, powiedz mi, czy emocje, kiedy obserwuje się konkurencje intelektualne, mogą być równie mocne jak emocje w sporcie? No powiem krótko, to są bliźniaczo podobne emocje. Mamy tutaj naprawdę każdy etap sportowego wyzwania, bo jest przygotowanie, koncentracja zawodników. Później jest to wyzwanie, czyli tak jak mecz, tak jak wyścig,
walka, tak? Są chwile zawahania, zwątpienia, ale nikt się nie poddaje. No i finał, czyli finisz, niektórym się udaje, czyli jest euforia, ale czasami też w sporcie przegrywamy. No właśnie. Tak, ale gdzie jest Agnieszka Sienkiewicz po raz pierwszy w gronie reporterki? Chodź kochana, chodź Agnieszka, dobra. No właśnie, nasi uczestnicy, Krzysiu, nasi uczestnicy wychodzą z tego studia jak czasami po maratonie. Ale na szczęście jest doktor Mateusz Gola, psycholog, neurokognitywista. Wielkie brawa, bo to jest naprawdę, oprócz tego, że wspaniały naukowiec, to przede wszystkim równy gość. On nas uczy, co my mamy tutaj pod naszymi czaszkami i zawsze chce poznawać, zawsze chce zadawać pytania. Panie doktorze, po takim ciężkim dniu prób nagrać, jak odpocząć, jak zrobić, żeby móc się relaksować. Myślę, że wszystkim się ta wiedza przyda. No, badania na ludziach i na zwierzętach pokazują, że jednak najlepiej jest połączyć aktywność intelektualną z aktywnością fizyczną. W Kalifornii po 8 godzinach w laboratorium można pójść poserfować. W Polsce inne formy aktywności pewnie są dostępne. No i też drzemka albo po prostu dobry sen robi swoje. A co zrobić, żeby szybko zapamiętywać i skutecznie? Tak, to są lata treningu i praktyki. Można opanować różne techniki, które to przyspieszają. To jest coś, co wiele osób może zrobić, ale też trzeba mieć do tego predyspozycję. Dziękuję bardzo, dziękuję Mirolam, dziękuję Adzie, dziękuję Julku, życzymy powodzenia, trzymamy kciuki za The Brain, genialny umysł. Na antenie ogromne brawa, ogromne dla nich. Moi drodzy, twoja twarz to nie jest program nowy, ale zawsze ma nowych uczestników i wiemy, że dzięki swojemu talentowi, ale także talentowi mistrzów charakteryzacji potrafią pokazać wspaniałe postacie polskiego i światowego show biznesu. Panie i panowie, przed wami George Michael! George Michael? Tak trochę chujowo teraz zrobili. Chyba nie strzelili, że niedługo, niedawno zmarł, co? Po lewej, Becia. To są kurwa takie stany, jak widzę telefon.